Cześć kochani, z tej strony Jaga. Witam Was serdecznie na kanale Archiwum Mroku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się fascynującą sprawą opętania Laurence'i Venom. Począwszy od lata 1877 roku, 13-latka zaczęła powoli tracić kontakt z rzeczywistością. Ataki katalepsji zwiastowały nadchodzące transy. W ich trakcie twierdziła, że komunikuje się z duszami zmarłych i odwiedza niebo. Posiadała wiedzę o przeszłych i przyszłych wydarzeniach, a jej głos zmieniał barwę nie do poznania. Za namową spirytystów pozwoliła, aby duch jakiej Mary Row opętał jej ciało. Od tamtego dnia jej osobowość uległa całkowitej zmianie. Wszystko, co było jej bliskie, stało się obce. Nie poznawała nawet swoich rodziców. Jej wspomnienia zostały zastąpione świadomością zmarłej. Sprawa cudu złoceka od lat jest przedmiotem dyskusji wśród badaczy zjawisk paranormalnych i sceptyków. Pierwsi uważają, że był to klasyczny przypadek opętania, drudzy, że przejaw zaburzeń psychicznych. Zapraszam Was do zapoznania się z tą szalenie ciekawą historią i wyciągnięcia własnych wniosków. Mary Lawrence i Venom urodziła się 16 kwietnia 1864 roku w Mitford. Wraz z rodzicami Tomasem i Lurindą często zmieniała miejsce zamieszkania. W wieku siedmiu lat przeprowadzili się do Wodseka w stanie Illinois. Tam państwo Venom w nowo wynajętym domu spędzili lato roku 1871. Ich najbliższym sąsiadem był niejaki ich posiadłości dzieliła odległość około 200 metrów. Mimo tej stosunkowo niewielkiej odległości, rodziny nie utrzymywały ze sobą kontaktu. Pan Venom i pan Row przedstawili się sobie nawzajem i podali ręce, ale ich znajomość właściwie na tym się skończyła. Gdy lato dobiegło końca, Lawrence wraz z rodziną przeprowadziła się na drugi koniec miasta. I tak upłynęło sześć lat. Laurency, alias Rency, zdaniem jej rodziców zawsze cieszyła się dobrym zdrowiem. Za wyjątkiem roku 1873, kiedy to zachorowała na odrę. Pewnego lipcowego poranka 1877 roku, dziewczyna tymi słowy zwróciła się do rodziców. – W moim pokoju byli jacyś ludzie. Wciąż wołali Rency, Rency, Rency. Czułam ich oddech na twarzy. Państwo Venom zrzucili to na karp majaków sennych, następnej nocy sytuacja się powtórzyła. Dziewczyna obudziła rodziców twierdząc, że nie może spać, ponieważ gdy tylko zamknie oczy, jacyś ludzie podchodzą do jej łóżka i wołają ją po imieniu. Lurynta, by uspokoić nieco córkę, położyła się tuż obok i tak spokojnie przespały do rana. Kilka dni później, to jest 11 lipca, Renzi reperowała dywan, gdy matka poprosiła, by zaczęła robić obiad. Dziewczyna podniosła się z fotela i niemal natychmiast zaczęła narzekać, że nie czuje się zbyt dobrze. Uniosła prawą dłoń, położyła na piersi i upadła na podłogę. Mięśnie w całym jej ciele zasztywniały. W takim stanie spędziła pięć godzin. Gdy w końcu odzyskała świadomość, wciąż była bardzo słaba, Lurinda zarządziła odpoczynek córki. Następnego dnia trzynastolatka znów straciła przytomność. Jej ciało zasztywniało tak bardzo, że rodzice nie byli w stanie poruszyć ni palcem. Mimo to jej umysł wciąż pracował na najwyższych obrotach. Zaczęła wyraźnie i swobodnie opowiadać o postaciach stojących wokół jej ciała. Wśród wspomnianych była jej nieżyjąca siostra i brat. Och, mamo, czyż nie widzisz małej Lory i Bertiego? Są tacy piękni. Jej brat Bertin zmarł, gdy Rensi miała 3 latka. Te transy towarzyszyły jej przez następne kilka tygodni. W ich trakcie opisywała, jak wygląda niebo, duchy i anioły. Wraz z nastaniem września skończyły się równie nagle, co zaczęły. Państwo Venom odetchnęli z ulgą. Jak się okazało, przedwcześnie. Począwszy od 27 listopada przez następne dwa tygodnie, Renzi każdego dnia kilkukrotnie skarżyła się na ostry ból brzucha. Był tak silny, że dziewczyna z trudem łapała powietrze. Po upływie dwóch tygodni każdy taki epizod kończył się zapadnięciem w trans. Powróciły opowieści o duchach i niebie. Od października do lutego zdarzały się dni, gdy wpadała w trans aż 12 razy na dobę. Transy trwały od godziny do 8. W tym okresie Renzi była pod opieką dwóch lekarzy, doktora Pitwooda i Jewetta. Obydwaj panowie praktykowali medycynę alopatyczną. Jest to metoda leczenia kierująca się zasadą przeciwne leczy się przeciwnym. Termin ten został ukuty przez Samuela Hachnemana w roku 1807. Hachneman był twórcą homeopatii. By odróżnić opracowaną przez siebie metodę leczenia wprowadził termin alopatia. Do ówczesnej alopatii Hachnemann zaliczył na przykład upuszczanie krwi z żył, terapię z użyciem pijawek, przykładanie do skóry rozżarzonej do czerwoności stali, podawanie do doustnie lub do odbytniczo soli metali ciężkich, takich jak kalomel i arszenik, w celu wywołania wymiotów czy biegunki, elewatywy z dymu tytoniowego, kąpiele we wrzątku czy podtapianie. Popularnym remedium na różnorakie dolegliwości było laudanum, lek na bazie opium. Metody lecznicze, które Hahnemann nazwał alopatycznymi, cechowały się dużą ilością skutków ubocznych i niewielką skutecznością, nie wspominając o tym, że były po prostu okrutne. Nie wiadomo, jak długo i którymi metodami była leczona Renzi. Wieść o jej przypadłości rozniosła się jednak lotem błyskawicy. Krewni dziewczyny byli przekonani, że postradała rozum. Pastor metodystów, sprawujący opiekę nad kościołem włodseka, wielebny Baker. Uważał, że dziewczynę trzeba jak najszybciej oddać do zakładu dla obłąkanych. Bez zgody i wiedzy rodziców skontaktował się z najbliższą placówką, pytając, czy będą skłonni ją przyjąć. W Łoceka działała grupa, która była częścią ruchu spirytualistycznego. Wierzyli oni, że kontakt z duszami zmarłych jest jak najbardziej możliwym. Są oni swoistymi pośrednikami między Bogiem a żyjącymi ludźmi, służą im cennymi radami i pomocą. Przekazują wiedzę na temat świata duchowego i materialnego. Z duszami można nawiązać nić komunikacji za pośrednictwem medium. Owa grupa wierzyła, że Renci posiada dar mediumiczny, a jej niemożność kontrolowania owego daru jest przyczyną problemów zdrowotnych. Częścią tego stowarzyszenia był wcześniej wspomniany Ejsa i jego żona N. Jak pamiętacie, Ejsa był przez kilka miesięcy sąsiadem państwa Venom. Usłyszawszy przypadku Rensi bardzo przejęli się tą sprawą, uważali, że wysłanie jej do zakładu byłoby zwykłym okrucieństwem skontaktowali się więc z jej rodzicami, oferując leczenie alternatywne, przekonani, że źródłem jej choroby są dusze zmarłych, dusze próbujące nawiązać kontakt. Ojciec Rency, Thomas Venom, po głębokim namyśle zgodził się na wizytę Rofa i doktora Stevensa, przedstawicieli stowarzyszenia. W domu pojawili się późnym popołudniem 31 stycznia 1878 roku. Doktor Stevens zupełnie obcy rodzinie został przedstawiony Tomasowi i Lurindzie. Renzi w tym czasie siedziała na krześle w pobliżu paleniska. Pochylona opierała łokcie na kolanach, a na zaciśniętych w pięści dłoniach spoczywała jej wychucona twarz. Rozbieganym wzrokiem śledziła każdy krok doktora. Jak ten wspomina, wyglądem przypominała starą wiedźmę. Stevens zabrał jedno z krzeseł, chcąc ustawić je obok dziewczyny. Warcząc, ostrzegła, żeby się do niej nie zbliżał. Wydawała się ponura i oschła. Stroniła od dotyku, odmówiła nawet podania ręki doktorowi na powitanie. Wkrótce jej chłodna postawa nieco się ociepliła, ale tylko względem Stevensa. Powiedziała, że jest lekarzem nie tylko od ciała, ale i od ducha, dlatego wierzy, że ją zrozumie. Na pytanie, jak ma na imię, bez wahania odpowiedziała Katrina Hogan. Katrina miała 63 lata i pochodziła z Niemiec. Powiedziała, że weszła w ciało nastolatki poprzez powietrze i ma zamiar zostać niecały miesiąc. W trakcie rozmowy jej postawa znów się zmieniła. Teraz dziewczyna wydawała się być skruszona i bardziej nieśmiała. Wyznała, że ma na imię Willy. Na pytanie o nazwisko odpowiedziała Kenning. Willie Kenning w bardzo młodym wieku uciekł z domu, by szukać szczęścia w świecie. Zmieniał swoje nazwisko wiele razy i wiele razy popadał w poważne tarapaty. Wreszcie jego szczęście się skończyło i został zabitym. Opętał ręce, ponieważ znów chciał poczuć, jak to jest być, istnieć, żyć. Jeszcze przez jakiś czas opowiadał o swoim życiu ze szczegółami i chętnie odpowiadał na pytania, potem zamilkł. Kilka minut później to on za pośrednictwem dziewczyny zalał doktora falą pytań. Jak ma na imię, skąd jest, czy ma żonę, dzieci, czym się zajmuje, dlaczego przyjechał do Lodseka, czy był kiedyś na biegunie południowym, a może północnym, w Europie, w Australii, Egipcie? Lista pytań ciągnęła się w nieskończoność. Stevens spokojnie, metodycznie odpowiadał na każde z nich. Potem Willy poprosił, aby doktor zadał te same pytania Rofowi i panu Venum, z czego panowie nie byli zadowoleni, ale zadość uczynili prośbie. Po skończonym przesłuchaniu Renzi podniosła się o ciężale z fotela i runęła jak długa na podłogę. Doktorowi na myśl przyszli uczestnicy spotkań odrodzeniowych kościoła metodystów. Oni także w trakcie modlitw upadali bez życia na podłogę, a ich ciała były sztywne jak deska. Stevens przeprowadził na nieprzydomnej Rensi pewne zabiegi. Niestety nie znalazłam informacji na temat tego, jak one wyglądały. Określono je tajemniczo jako działania magnetyczne. Owe zabiegi sprawiły ponoć, że Rensi, niczym marionetka na sznurku, poddawała się woli doktora. Wkrótce zdołał nawiązać komunikację ze szczęśliwym i zdrowym umysłem Laurence'i Venom. Dziewczyna wyznała, że gdy traci kontrolę nad ciałem, jej dusza ulatuje do nieba. Na pytanie lekarza odpowiadała składnie. Wiedziała, że większość ludzi mają za obłąkaną istnienie ducha Katryny i Williego nie było też dla niej tajemnicą, ale bała się wpływu, jaki na nią wywierają. Stephen polecił jej nawiązanie kontaktu z przyjaznymi duszami, które będą chroniły ją przed tymi złymi. Rensi rozejrzała się po pomieszczeniu i powiedziała Są z nami dusze zmarłych. Cieszą się, że przyszły. Następnie zaczęła wymieniać ich imiona i nazwiska, a także cechy charakterystyczne, jak podaje dr Stevens w swojej książce pod tytułem Diłaca wonder. Te personalia nie mogły być jej znane, jako że to osoby już dawno odeszły z tego świata. Znali jej jednak starsi uczestnicy spotkania. Następnie powiedziała, że w pomieszczeniu obecny jest anioł i chce przemówić. Zapytana, czy zna jej imię, odpowiedziała nazywa się Mererof. Na te słowa obecny pan Row wykrzyknął: To moja córka, ależ ona jest w niebie od przeszło dwunastu lat. Proszę, proszę, pozwól jej przemówić, będę niezmiernie rad. Ejcerow zapewnił, że jego córka była z natury dobra i łagodna. Sama zmagała się z przypadłością podobną do tej, na którą cierpiała Renzi. Z pewnością pomoże dziewczynie: będzie ją broniła i chroniła przed wpływami złych energii. Rensi po namyśle i konsultacji z doktorem Stevensem zgodziła się, aby Mary zajęła miejsce Katriny i Williego. Po prawie trzech godzinach wnikliwego dochodzenia, rozmów i zastosowania praw nauki duchowej i harmonii, pan Roff i lekarz opuścili dom, pozostawiając rodzinę usatysfakcjonowaną obrotem spraw. Nowy promień prawdy dotknął serc pogrążonej w smutku rodziny. Słowami Mary Roff, doktor Stevens otworzył dla mnie bramę. Tam, gdzie uprzednio była ciemność, rozproszyło ją światło. Następnego dnia po wizycie mężczyzn, to jest 1 lutego, pan Venom skontaktował się z Rofem. Twierdził, że Mary, przemawiająca ustami jego córki, chce wrócić do domu. Zachowuje się jak stęsknione za domem dziecko. Chce zobaczyć swojego tatę, mamę i braci. Mary Rof Córka Asa i N. urodziła się 18 października 1846 roku w Warren w stanie Indiana. Jej rodzina, podobnie jak rodzina Rency, wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Z Warren przeprowadzili się do Williamsport, potem do Victoria w Teksasie, następnie do Gilman, Onalga i Toledo. 8 listopada 1859 roku zamieszkali w Middleport, obecnie jest to część miasta Wodsek, tam wybudowali dom. Wiosną 1847 roku sześciomiesięczna Mary poważnie zachorowała, a jej szanse na wyzdrowienie były bliskie zeru. Gdy w końcu odzyskała przytomność, powrót do zdrowia zajął jej ponad trzy tygodnie. Od tego czasu przynajmniej dwa razy w miesiącu miała atak, każdy kolejny był coraz silniejszy. Gdy czuła się dobrze, była wyjątkowo energicznym dzieckiem. Lubiła spędzać czas na zabawie na świeżym powietrzu. Nauka, szła jej dobrze, miała wyjątkowy talent muzyczny. Z biegiem lat jej rodzina nauczyła się dostrzegać znaki zwiastujące kolejny atak. Apatię i melancholię. Mary była też pod stałą opieką lekarzy, doktora Jesse'ego Benneta i Franklina. Panowie systematycznie przeprowadzali badania. Pamiętajmy jednak, że mówimy tutaj o medycynie z połowy XIX wieku. W daremnej próbie podreperowania jej zdrowia wysłano ją nawet na kurację wodną w mieście Peoria w stanie Illinois. Mary w końcu doszła do wniosku, że upuszczanie krwi przynosi jej tymczasową ulgę. Po części przez kwiecisty język, a po części być może przez ignorancję relacjonującego, nie mamy pewności, czy był to zabieg medyczny, tak popularny chociażby w średniowieczu, czy była to forma autoagresji. Późniejsze wydarzenia wskazują na to, że jednak chyba to drugie, ale jeszcze raz zaznaczam, pewności nie ma. W każdym razie opiekujący się nią lekarze zaproponowali rozwiązanie alternatywne, mianowicie przestawianie pijawek. Początkowo zabieg przeprowadzali na niej doktorzy, z czasem jednak sama nauczyła się go wykonywać. W swoim pokoju zawsze trzymała żywe pijawki, a gdy zachodziła taka potrzeba, przystawiała je do skroni. 16 lipca 1864 roku znowu miała atak. Tym razem pijawki nie wystarczyły, więc zabrała z kuchni nóż. Znaleziono ją nieprzytomną w ogrodzie i zaniesiono do domu. Przez pięć dni wymagała stałej opieki, ponieważ bano się, że wyrządzi krzywdę sobie samej i domownikom. Pięciu rosłych mężczyzn z trudem przytrzymywało ją na łóżku podczas szczytu epizodów. Po ataku nie rozpoznawała swoich bliskich, zdaniem autora książki Diwatsyaka Wonder. Jej zmysły wzroku, słuchu i dotyku uległy zmianie, co potwierdzono wszelakimi testami – Mary potrafiła czytać z zawiązanymi oczyma, równie dobrze i płynnie jak bez opaski. Potrafiła poruszać się po pokojach z zawiązanymi oczyma, równie płynnie co i w jasny, słoneczny dzień. Ubierała się, układała fryzury i bez najmniejszych trudności znajdowała w szufladach to, czego akurat potrzebowała. Pewnego dnia, wkrótce po wypadku, wzięła na kolana encyklopedię doktora Tralla. z Zawiązanymi oczyma odnalazła i przeczytała definicję słowa krew. Innym razem podniosła ze stołu otrzymane listy od przyjaciół i przeczytała je na głos zdecydowanie i bezbłędnie, pod czujnym okiem sceptycznie do zjawiska nastawionych inteligentnych mężczyzn. Gdy podawano jej listy adresowane do ojca lub jednego ze świadków, ich treść odczytywała równie bezbłędnie. Wręczone do góry nogami natychmiast odwracała. Raz podano jej 30 kartek różnej korespondencji, a ona ułożyła je datami od najstarszego do najnowszego listu. O ile lekarze tłumaczyli większość objawów towarzyszących atakowi i katalepsję, nie potrafili wyjaśnić, jak jest w stanie tyle dostrzec, mając szczelnie zakryte oczy. Zalecili więc państwu row, by umieścili córkę w zakładzie psychiatrycznym. Świadkami tych zdarzeń, oprócz oczywiście rodziny Mary i lekarzy, byli m.in. także pastor kościoła metodystów, J. A. Tree oraz redaktor naczelny gazety Republikan, A.J. Smith. Ten ostatni opisał swoje doświadczenia w jednym z artykułów. Nie ma sensu ich przytaczać, ponieważ pokrywają się one z tym, co już przed chwilą powiedziałam. Mary Row zmarła 5 lipca 1845 roku. Jej rodzice byli wtedy poza miastem. Pozostali domownicy usłyszeli, jak krzyczy, więc natychmiast pobiegli, by to sprawdzić. Leżała na łóżku, a jej ciałem wstrząsały drgawki. Nim zabrano w ogóle myśli, by wezwać doktora, zmarła. Teraz, kiedy już zapoznaliśmy się z historią Mary, wróćmy do sprawy Rensi Venom. Zdaniem świadków, po tym, jak jej ciałem zawładnął duch panny Row, jej osobowość i maniery drastycznie się zmieniły. Z dzikiej pełnej złości dziewczyny, wyglądem przypominającej trupa kataleptyczki, którą należało trzymać pod kluczem lub też stale pilnować, zmieniła się w istotę łagodną, przyjazną, uprzejmą i nieśmiałą. Nie poznawała za to swoich rodziców i stale zaklinała, by pozwolono jej wrócić do domu. Próbowali ją uspokoić, tłumacząc, że przecież jest w domu. Płacząc, nie dawała się przekonać. Jak twierdziła, znajdowała chwilę wytchnienia tylko w krótkich wizytach w niebie. Ten stan utrzymywał się nieco ponad tydzień. Enrow, usłyszawszy o błaganiach dziewczyny, postanowiła ją odwiedzić. Gdy szła drogą w stronę domu w towarzystwie swojej córki Minerwy, Rensi podbiegła do okna, krzycząc radośnie. Idzie moja mama i siostra Nerwi. Było to pieszczotliwe zdrobnienie, którym Mary jako dziecko zwracała się do siostry. Gdy panie tylko przekroczyły próg, i płacząc ze szczęścia, wyściskała je mocno. Od wizyty pani Row jej tęsknota za domem tylko rosła. Państwo Row byli bardziej niż chętni, żeby przyjąć pannę Weną pod swój dach. To rodzice Rensi mieli opory przed podjęciem decyzji. Biorąc pod uwagę zachowanie córki przez ostatnie kilka miesięcy, nie chcieli obciążać Aisa i N taką odpowiedzialnością. Wreszcie przystali na propozycję, a Lurinda odetchnęła z nieskrywaną ulgą. Choroba córki odcisnęła piętną na jej zdrowiu psychicznym i fizycznym, doszła więc do wniosku, że taka rozłąka dobrze im zrobi. W tym miejscu podam sekretną emotykonkę na dzisiaj. Jest nią kapelusz. 11 lutego 1878 roku Renzi wyprowadziła się z domu. Zapytana przez Rochów jak długo ma zamiar zostać odpowiedziała. Aniołowie pozwolą mi zostać gdzieś do końca maja. I tak przez nieco ponad trzy miesiące Mary w ciele Renzi Venum grała rolę zadowolonej z życia córki i siostry. Jak się wkrótce okazało, nie wszyscy byli zadowoleni z takiego obrotu spraw i mieli na ten temat bardzo dużo do powiedzenia. Tak na przykład wielepny Baker z zapamiętaniem uprawiał czarnowictwo mówiąc do Lurindy. Jeszcze pożałujesz, że nie wysłałaś jej od razu do zakładu dla obłąkanych. Bliski krewny, człowiek wyjątkowo pobożny, dodał: Już wolałbym zobaczyć swoją córkę w grobie, niż być świadkiem, jak robią z niej spirytystkę. Doktor Jewett był przekonany, że Rensi cierpi na katalepsję. On także podzielił się swoją fachową opinią: Czyńcie zadość jej zachcianką, a wkrótce wyzdrowiejem. Swoją drogą, jestem ciekawa, czy powiedział to sarkastycznie, czy na poważnie. Żadna z tych osób nie pofatygowała się, by odwiedzić nastolatkę w domu Rochów i sprawdzić, jak się miewa. Okazało się bowiem, że całkiem dobrze, na pewno lepiej niż przed przeprowadzką. Jeśli wierzyć słowom świadków, Mary w ciele panny Wenom wydawała się być szczęśliwa, rozpoznawała swoich krewnych, przyjaciół i sąsiadów. Z uśmiechem na ustach wspominała dawne czasy, przetaczała anegdoty i historie z życia rodziny, o których Ręcji nie mogła wiedzieć. Faktem jest, że państwo Venom byli sąsiadami Rofów przez jedno lato roku 1871. Obydwie rodziny zaświadczyły jednak, że ich stosunki zostały ograniczone do formalnego przedstawienia. Poza tym nie utrzymywali kontaktu. Gdy Lurinda i Thomas odwiedzili córkę, ta ich nie poznała. Przedstawili się więc, jakby byli zupełnie obcymi ludźmi. Mary w ciele Rensi polubiła parę i nawet kilkukrotnie ich odwiedziła. W rozmowie z doktorem Stevensem opowiadała o swoim życiu, pamiętała epizody autoagresji i ze zdziwieniem odkryła, że blizny zniknęły. Zaraz jednak powiedziała Ach, to nie moje ramię, moje ramię jest w grobie. Wiedziała dokładnie gdzie i kiedy została pochowana, pamiętała też swój pogrzeb. Czuła wtedy ból przepełniający rodziców i krewnych, ale sama nie odczuwała smutku. W obecności lekarza, pana Rofa i kilku znajomych opowiedziała o pewnym razie, kiedy to skontaktowała się z ojcem za pomocą medium. Podała wtedy swoje imię, nazwisko, datę urodzin i śmierci. Rodzice potwierdzili, że takie zdarzenie w rzeczy samej miało miejsce. Doktor Stevens przydacza w swojej książce historie, które mają potwierdzać założenie, że Renzi została opętana przez ducha zmarłej przed dwunastu laty Meryrow, a oto kilka z nich. Pewnego dnia do drzwi zapukała sąsiadka rodziny mieszkająca kilka domów dalej. Za życia Mary darzyła kobietę sympatią. Gdy tylko pani wagoner przekroczyła próg, dziewczyna porwała ją w ramiona, krzycząc. Och, Mary Lord, nic a nic się nie zmieniłaś. Panna Narow zwróciła się do Mary nazwiskiem jej pierwszego męża. Pan Lord odszedł kilka lat po śmierci dziewczyny. Wdowa wyszła ponownie za mąż i przyjęła nazwisko wagoner. Stevens zaznacza, że Rensi nie była spokrewniona z sąsiadką Roffów, a ich rodziny się nie znały. Kiedy indziej w odwiedziny przyszła pani Parker wraz z córką Nelly, Parkerowie byli sąsiadami Roffów w Middleport w 1852 i władcyka od roku 1860. Mary natychmiast je rozpoznała, zwracając się do starszej pani Perciociu Parker, a jej córki po imieniu. Dokładnie tak jak zostały sobie przedstawione prawie dwie dekady wcześniej. W rozmowie z panią Parker Mary zapytała: Pamiętasz, Ciociu, jak ja i Nerwi przychodziłyśmy do Twojego domu i śpiewałyśmy? Pani Parker twierdzi, że była to pierwsza tego wieczoru wzmianka na ten temat. Potwierdziła, że w rzeczy samej tak było. Mary i jej siostra Minerva odwiedzały ją i śpiewały. Opisywane zdarzenia miały miejsce w roku 1852, to jest 12 lat przed narodzinami Laurensi Venom. Pewnego wieczoru pod koniec marca pan Row siedział w pokoju, czytając gazetę: Renzi slash Mary, była w ogrodzie. Do głowy wpadł mu pewien pomysł, jak przetestować Renzi. Poprosił swoją żonę Ann, aby odszukała kapelusz, który córka szczególnie upodobała sobie na rok przed śmiercią. Położono nakrycie głowy na toaletce. Gdy Renzi weszła do pomieszczenia, natychmiast jej wzrok powędrował w tamtym kierunku. Ach, nosiłam ten kapelusz, gdy miałam krótsze włosy. Szczęśliwa, że odzyskała swoją własność, zaczęła wypytywać matkę o inne rzeczy, które niegdyś do niej należały: drewnianą szkatułkę na listy, kołnierzyk wydziergany przez samą merę i inne relikty dzieciństwa i nastoletnich lat. Rozpoznawała je bez przeszkód i z wielką radością, nie zdając sobie sprawy z tego, że jest poddawana co rusz to nowym próbom. I jak już wcześniej wspominałam, rodzina przeprowadziła się do Teksasu w roku 1857. Pan Rowe zapytał, czy pamięta coś z tego okresu. Tak, Tatusią. Pamiętam, jak przeszliśmy przez Red River. Zobaczyliśmy wtedy wielu Indian. Pamiętam też, że towarzyszyły nam córeczki Reidów. Tak więc z każdym odzyskanym wspomnieniem czy rozpoznaniem rosła wiara rofów, że ich córka w rzeczy samej powróciła z zagrobu i zamieszkała w ciele Lorencin. Wskazuje na to m.in. list Asa adresowany do doktora Stevensa. Wiesz zapewne o tym, że przygarnęliśmy tę biedną dziewczynę Lorence. Niektórzy doceniają nasze starania, większość jednak, nie znając faktów, ma nam to za złe i zło rzeczą przeciwko tej kochanej dziewczynie. Jedni mówią, że udaje, inni, że jest szalona. Dochodzą na słuchę, że niektórzy mówią, iż opętał ją sam diabeł. Faktem jest, że Mary jest szczęśliwa. Rozpoznaje wszystkich i wszystko, czego zaznała, kiedy jeszcze żyła. Obce jest jej za to, to, co było bliskie Laurence. Nawet nie wiesz, drogi przyjacielu, jakie pocieszenie i ukojenie niesie ze sobą nasz drogi anioł. Mary także pisała listy do doktora Stevensa. Polubiła starszego pana, ponieważ był dobry dla niej i Renzi. Pomógł otworzyć bramę światów, by mogła wejść w ciało panny Venom. Mary pisała o życiu codziennym. Mówiła o tym, jak wielką przyjemność czerpie z prozaicznych aspektów życia. Pisała też o wizytach w niebie, o rozmowach z aniołami i cudownych rzeczach, jakie tam zobaczyła. Kiedy Mary udawała się z krótką wizytą w zaświaty, przez ciało Rensi przemawiały inne duchem, niekiedy w obcych językach. Tak pan Row w liście do doktora Stevensa opisuje jedno z takich spotkań. Przez Rency przemówiła kobieta, twierdząc, że żyła i zmarła w Tennessee. Od 8 do 25 roku życia zmagała się z przypadłością, która dotknęła także Mary. Zmarła również w podobnych okolicznościach. Owa kobieta wyznała, że moja córka ma pełną kontrolę nad ciałem Lorensy Venom i zachowa ją do czasu, aż ta nie powróci do pełnego zdrowia. Wtedy Mary odejdzie. W trakcie spotkań towarzyskich kontaktowała się z duszami zmarłych krewnych, podawała personalia i opisywała charakterystyczne wydarzenia z ich życia. Mary w ciele Rensi kontaktowała się także z postaciami historycznymi, takimi chociażby jak Marią Królową Szkotów czy Henrykiem IV Wielkim. Zdaniem świadków wykazywała się wtedy wyjątkowo obszerną znajomością historii i obyczajów, czasów, w których przyszło żyć poszczególnym duchom. Kiedy indziej przytuliła do piersi niewidzialne zawiniątko i powiedziała: To dziecko mojej siostry nerwi, jakież jest kochane i piękne. Nie sądzicie, że to słodki aniołek? Och tak, jest jednak zbyt dobre i czyste, by mogła dotknąć je ludzka ręka po czym wyciągnęła przed siebie dłonie, oddając dziecko pod opiekę aniołów. Ta scena wstrząsnęła biedną Minervą. Siostra Mary tuż przed jej pojawieniem się faktycznie straciła dziecko. Mary kilkukrotnie trafnie przewidziała przyszłość. Tak na przykład wiedziała, że jej brat Frank na zajutrz zachoruje. W tym czasie grał koncert w sąsiednim mieście. Gdy wrócił do domu, nagle bardzo źle się poczuł. Dopadł go potężny paroksyzm bólu. Był tak silny, że niemal stracił przytomność. Mary wiedziała dokładnie, w którym domu sąsiadów znajduje się dr Stevens, choć dzień wcześniej zapowiedział, że już wraca do siebie. W ostatniej chwili zmienił zdanie i postanowił przenocować u jednego z pacjentów. W liście Minerwy siostry Mary do doktora Stevensa, datowanego na 16 kwietnia 1878 roku, możemy przeczytać o stopniowych przygotowaniach ducha do odejścia. Mówiła o tym, że Rensi jest już niemal zdrowa, więc wkrótce będzie musiała opuścić jej ciało. Kilka dni temu Mary zaczęła uporczywie tulić i całować rodziców, co zaczęło ich nieco niepokoić i trochę nudzić. Spojrzała na nich ze smutkiem i powiedziała: Och, mamusiu, tatusiu, chcę was całować, póki mam usta, by to czynić. Chcę was tulić, póki mam ramiona, które mi mogę zamknąć was w uścisku. Wkrótce pójdę do nieba i będę z wami tylko duchem, nie ciałem. Nie zawsze będziecie wiedzieć o mojej obecności. Nie będę mogła was kochać tak jak teraz. Och, jak bardzo was kocham! 7 maja Mary zawołała ojca do gabinetu i ze łzami w oczach wyznała, że Rensi Venom niedługo wróci. Prosiła, aby pomógł jej zebrać całą rodzinę i przyjaciół, by mogła się z nimi pożegnać. Przeczuwała, że będzie to ich ostateczne pożegnanie. Jej prośbę spełniono. Mary pożegnała się z każdym z osobna, po czym usiadła, zamykając oczy i zakrywając twarz dłońmi. Gdy je otworzyła, jak zeznał pan Rof, jej wizerunek uległ przemianie. Rozejrzała się po pomieszczeniu, wyraźnie zaniepokojona i zapytała. Gdzie ja jestem? Nigdy wcześniej tu nie byłam? Ze łzami w oczach prosiła, by zabrano ją do domu. Gdy zobaczyła rodziców Lorinda i Tomasa, natychmiast do nich pobiegła, jakby nie widzieli się całe wieki. Z pisemnego oświadczenia państwa Venom i państwa Row wynika, że dziewczyna całkowicie wyzdrowiała. To, co lekarze brali za katalepsję, wierzący za opętanie, a spirytyści za dar mediumiczny, już więcej nie wprowadzało zamętu do jej życia. Eiserow tak podsumował wydarzenia, których był świadkiem. Pozwolę sobie zwrócić się do tych niewierzących w tę dziwną, tajemniczą i cudowną historię. Proszę przypomnieć sobie stan Lorenzi ze stycznia 78. Otaczali ją kochający rodzice, przyjaciele i lekarze, a mimo to nie byli w mocy ulżyć jej w cierpieniu. Jej stan wciąż się pogarszał, a stworzone przez człowieka leki i metody leczenia na nic się zdały. Lekarze spisali ją na straty, przyjaciele stracili nadzieję. Podwoje zakładu dla obłąkanych stały przed nią otworem. Wtedy spójrzcie na jej stan, począwszy od maja. Spójrzcie na tę inteligentną, piękną, szczęśliwą, zdrową dziewczynę i powiedzcie mi, co było przyczyną tej drastycznej zmiany. Narracja dostarcza faktów. To moc działająca przez Mary Rowe, lub też pochodząca od niej, uzdrowiła ciało i ducha Renzi. Mam 60 lat, a od 30 mieszkam w hrabstwie Iroquois. Nie stawiałbym swej reputacji na szali, gdybym nie był przekonany, że opisywane zdarzenia są prawdziwe. William Stevens był amerykańskim pisarzem i badaczem paranormalnym. W swojej książce pod tytułem The Watsaka Wonder udokumentował wydarzenia związane z rzekomym opętaniem Laurence Stevenem, a także kontekst kulturowy i historyczny tamtych czasów zamieścił relacje świadków, artykuły prasowe oraz przedstawił własną interpretację wydarzeń. Stevens interesował się spirytyzmem i zjawiskami paranormalnymi. Wierzył, że wydarzenia opisane w książce były dowodem na ich istnienie. Jak się można było spodziewać, jego prace wielokrotnie krytykowano i poddawano w wątpliwość. Ci znajdujący się po drugiej stronie barykady uważali, że Renzi zmagała się z zaburzeniami psychicznymi i fizjologicznymi, a nie opętaniem. Niezależnie od przekonań na temat wydarzeń związanych z cudem w Włodzka, książka Williama Stevensa pozostaje cennym źródłem informacji i fascynującym opisem dziwnej i tajemniczej sprawy. Richard Hodgson, członek American Society for Psychical Research, usłyszawszy o cudzie z Włodzka, podjął się z badania sprawy w roku 1890. Niestety dr Stevens już nie żył, a sama Rensi weszła za mąż i przeprowadziła się do Teksasu. Hodgson w miarę możliwości przeprowadził wywiady z państwem Row, sąsiadami i krewnymi zarówno Mary jak i Rensi. Zgodnie potwierdzili, że przedstawione w książce Stevensa wydarzenia faktycznie miały miejsce. Dodali kilka ciekawych szczegółów, które jak dotąd nie były upublicznione i nieco zmieniły postać rzeczy i wydźwięk książki. Mianowicie Rensi po powrocie do domu rodziców w dalszym ciągu była odwiedzana przez ducha Mary i inne niespokojne energie. W dalszym ciągu wpadała w transy, a jej postrzeganie rzeczywistości było zaburzone. Rodzice tym razem oddali ją pod opiekę lokalnej medium niejakiej Mary Baker. Baker wierzyła, że Rensi była regularnie opętywana przez duchy zmarłych. Przeprowadziła więc na niej w cudzysłowie świeckie egzorcyzmy. Nie jest jasne, co wydarzyło się w trakcie rytuału oczyszczenia, ani czy przyniósł natychmiastowy efekt. Badacz w swojej pracy zaznacza jednak, że Rensi straciła swój dar, gdy wyszła za mąż. Przypisuje taki rozwój sprawy wpływom jej niewierzącego w spirytyzm i wiejskie zabobony męża. Psycholog Frank Hoffman po zapoznaniu się ze sprawą uznał wenę za typowy przypadek historycznej personifikacji. Uważał, że nie ma dowodów na to, iż Rensi posiadała wiedzę, której nie mogłaby zdobyć normalnymi środkami. Hoffman napisał, że pogrążona w żałobie rodzina Rothów zrobiłaby wszystko, co w jej mocy, aby utwierdzić Venom w przekonaniu, że jest w istocie Mary. Dziennikarz Henry Addington Bruce scharakteryzował Venom jako „nadmiernie sugestywną”, mówiąc, że. Można śmiało stwierdzić, że zjawiska zamanifestowane przez Lawrencea Wenom nie były ani odrobinę bardziej nieziemskie niż zjawiska wytwarzane przez oszustów, których sam Hodgson tak umiejętnie i miłosiernie demaskował. W dalszej części materiału przyjrzymy się bliżej teoriom mającym wyjaśniać to, co przytrafiło się trzynastolatce. Może zacznijmy od tych bardziej kontrowersyjnych. Niektórzy badacze zjawisk paranormalnych i praktykujący spirytyści uważają, że panna Wenom została opętana przez duchy zmarłych. To oni przemawiali jej ustami, dzieląc się historiami ze swego życia i na temat tego, jak zmarli. To ich energia zmieniała barwę głosu i ton dziewczyny podczas seansów. Ta teoria łączy się poniekąd z wiarą, że Rensi była potężnym, ale niewyszkolonym medium. Kanalizowała energię zmarłych. Inne, bardziej przyziemne teorie obejmują m.in. dysocjacyjne zaburzenia osobowości. Zaburzenia dysocjacyjne w klasyfikacji zaburzeń psychicznych są definiowane jako: częściowa lub całkowita utrata prawidłowej integracji między wspomnieniami przeszłości, poczuciem własnej tożsamości, bezpośrednimi wrażeniami i kontrolą dowolnych ruchów ciała. Charakteryzuje się występowaniem przynajmniej dwóch niezależnych, całkowicie odrębnych tożsamości lub stanów osobowości. Często każda z nich funkcjonuje bez świadomości istnienia pozostałych. W danej chwili ujawnia się tylko jedna z nich. Każda z osobowości ma własny charakter, odrębne wspomnienia, zachowania i preferencje. Nie mają do siebie dostępu, nie są świadome istnienia tej drugiej i zwykle któraś z nich dominuje. Zaburzenie to wiąże się z wyraźną nieciągłością poczucia siebie i poczucia woli. Co za tym idzie? Następują zmiany w zachowaniu, świadomości, pamięci czy percepcji. Dysocjacyjne zaburzenie osobowości, inaczej zaburzenie konwersyjne, wiąże się z przebytą traumą i niemożnością poradzenia sobie z nią. Przykre przeżycia emocjonalne przekształcane są w objawy somatyczne. Rozwój zaburzenia, jak i ustąpienie objawów dysocjacyjnych opisuje się często jako nagłe, które ustępują zazwyczaj po kilku tygodniach lub miesiącach, szczególnie gdy ich początek jest związany z traumatycznym urazowym wydarzeniem życiowym. Bywa, że zaburzenie ma charakter przewlekły i przejawia się niedowładami, zaburzeniami czucia najczęściej jest wówczas związane z psychologicznymi problemami interpersonalnymi. Cechą charakterystyczną osób przeżywających stany dysocjacyjne jest unikanie i zaprzeczanie problemom i trudnościom, które są oczywiste dla otoczenia. Podaje pani psycholog Lucyna Muraszkiewicz. Zdaniem Muraszkiewicz u osób cierpiących na to zaburzenie może dojść do tzw. transu czy opętania dysocjacyjnego. Przez nagłą i drastyczną zmianę osobowości jednostka może zachowywać się w sposób sugerujący inny stan świadomości. Owładnięcie przez inną osobowość, ducha, bóstwo czy siłę. Stany tego transu są niezależne od woli. Często występuje ograniczenie lub schematyczność ruchów, pozycji ciała i wypowiedzi. Inna teoria głosi, że zachowanie Lawrence'a mogło być wynikiem sugestii psychologicznej lub efektu placebo. Sugeruje, że na zachowanie ręcji miały wpływ przekonania i oczekiwania otaczających ją ludzi. Do tego dochodził kontekst kulturowy i społeczny tamtych czasów, dynamicznie rozwijający się spirytyzm. I na tym moi drodzy kończymy. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o historii Laurence Venom. Która z teorii najbardziej do Was przemawia? Spotkajmy się w sekcji komentarzy i wymienimy przemyśleniami. I jak zawsze, jeśli jesteś tu nowa, nowy i jeszcze nie subskrybujesz kanału, to uprzejmie Cię do tego zachęcam. Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie komentarz i łapkę w górę, jeśli spodobał Ci się dzisiejszy materiał. A tymczasem do usłyszenia w następnym filmie.